Cześć, witam Was serdecznie. Jest ze mną na linii, na łączach telefonicznych bardzo sympatyczna osoba. Jest z nią Sabina Pawlas-Szyszka i mam kilka pytań do Sabiny. Sabino, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Sabina, powiedz mi, jak długo fotografujesz? Kiedy stwierdziłaś, że Twoja pasja jest warta spieniężenia? Od kiedy pamiętam, zawsze miałam aparat w ręku. Zaczęłam już w szkole podstawowej, od jakichś kółek fotograficznych, warsztatów. Później się to rozwijało i zauważyłam, że to się stało moją pasją. Kupiłam swój pierwszy aparat Zenit. No i od tego momentu w zasadzie nie rozstawałam się z aparatem, bo to jakby nieodłączny towarzysz w moim życiu. A pamiętasz taki moment, kiedy, nie wiem, czy znajomi ci mówili, czy w rodzinie, dobrze fotografujesz, może zaczniesz na tym zarabiać? Tak, właśnie bardzo dobrze to pamiętam, że wszyscy jakby chwalili moje zdjęcia, zaczęli mnie zachęcać do tego, żeby wysyłać na jakieś konkursy różnego typu. Po drodze tam zdobywałam jakieś różne nagrody, pierwsze, drugie, trzecie miejsca i to właśnie mnie zachęciło do tego, żeby stało się to moją pracą i zarabianiem na fotografii. Powiedz, jaki rodzaj fotografii uprawiasz? Co cię najbardziej pasjonuje? Co ci najbardziej wychodzi, mówiąc krótko? Myślę, że najbardziej to, co lubię fotografować, to jest portret kobiecy. Ukazywanie wewnętrznego piękna kobiety. Lubię portrety naturalne, ale także te stylizowane, gdzie jest też do dyspozycji makijażystka, stylistka. Ale również natura, to jest jakby nieodłączne od samego początku, natura. Ja dużo czasu spędzam na łonie natury, dlatego zawsze przy sobie mam aparat. Sabina, pamiętasz, kiedy było to twoje pierwsze komercyjne zlecenie, czy komercyjne, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz dostałaś pieniądze za wykonane zdjęcie, za portret na przykład? Pamiętam, kiedy dostałam pierwsze takie zlecenia, to jeszcze, to było 3 lata temu. Gdzie jeszcze pracowałam na etacie i jakby już wpadały, to był ślub, to było z polecenia fotografia ślubna, a później już zaczęły, gdy pokazywałam swoje zdjęcia w internecie, zaczęły po prostu osoby pisać, dzwonić i umawiać się na różnego typu sesje. Głównie zaczynałam od ślubów. Później to się rozwinęło bardziej w kierunku portretu, fotografii rodzinnej, ciążowej. Dużo znajomych właśnie prosiło o zdjęcia i później jakby z polecenia dalej to się rozwijało. Sabina, powiedz mi, w jakiej miejscowości działasz? Jest to duże miasto, czy mniejsze, średnie? I kto u Ciebie zamawia zdjęcia? To jest tutaj bardzo istotne. Ja mam swoją siedzibę w Przegędzu. To jest taka mała wioska przed Rybnikiem, takim większym miastem, ale głównie działam jakby na całym Śląsku. Nie ograniczam się do jakiejś jednej miejscowości. Nie mam swojego studia fotograficznego. Bardziej działam w takim sensie, że jadę do klienta. Mam swoje przenośne studio fotograficzne, pakuję wszystko w auto i jadę do klienta. Czyli twoimi klientami są osoby prywatne? Moimi klientami są przede wszystkim osoby prywatne, tak. Podziel się tutaj, proszę, z oglądającymi ten materiał wideo. W jaki sposób szlifujesz swój warsztat? Czy korzystasz z jakichś środków dydaktycznych? Przede wszystkim mnóstwo książek. Dużo też jest wiedzy takiej darmowej w internecie. Różne szkolenia, kursy. Ale także, jak mogę, staram się uczestniczyć w takich warsztatach u profesjonalistów, więc jeżeli chodzi o warsztaty, różnego rodzaju takie plenery, to jestem też częstym gościem. Sabina, skończyłaś jakąś szkołę fotograficzną, czy jesteś samoukiem i korzystasz właśnie z różnych form nauczania? Skończyłam taką 2-letnią prywatną szkołę sztuki użytkowej, fotograficzną. Ale no przede wszystkim to są szkolenia, webinary, warsztaty. Na tym chyba się najwięcej uczę. Szkoła dała mi dyplom, ale myślę, że taką naprawdę praktykę to różne warsztaty przede wszystkim. Chciałbym z Tobą porozmawiać teraz o kursie, który używałaś, czy używasz ciągle, czy korzystasz z niego, a mianowicie Tajemnice sukcesu fotografa.
Możesz mi powiedzieć, bo mniej więcej korzystasz z niego 3 miesiące, czyli to nie jest jakiś bardzo długi okres czasu. Możesz powiedzieć, czy coś z tego kursu skorzystałaś, czy coś wdrożyłaś? To o to mi chodzi głównie. Oczywiście, od jakby podstaw skonstruowałam umowę z klientem. To była bardzo, bardzo przydatna wiedza. Oraz też przygotowałam jakby ofertę typową pod klienta, żeby była atrakcyjna dla tego klienta. To są jakby te dwie główne rzeczy, które wprowadziłam już. Jest ich kilka, ale takie, które właśnie widzę efekt tego, to są właśnie te dwie rzeczy. Masz jakieś plany właśnie na następne miesiące, na następne na przykład pół roku, co byś chciała zmienić, bo na pewno jest sporo rzeczy, które zresztą każdy fotograf ciągle udoskonala, ale oprócz tych najbardziej pilnych rzeczy, o których wspomniałaś, czyli umowa, oferta, jest coś jeszcze, co będziesz wdrażać w najbliższych miesiącach? Tak. Moim takim słabym punktem jest promocja i marketing. I tutaj właśnie sobie już jakby wprowadzam krok po kroczku, typowo reklamę na Facebooku, czy właśnie listę mailingową, subskrypcje, takie właśnie tematy związane typowo z marketingiem i promocją siebie, swojej strony, swojej fotografii. Sabina, jak oceniasz ogólnie to szkolenie? Czy to jest to szkolenie, które da się od razu wprowadzić, czy wymaga dłuższego czasu? I generalnie, jak oceniasz ogólnie tajemnicę sukcesu fotografa? Jestem bardzo zadowolona z kursu. Polecam każdemu początkującemu fotografowi, który jakby dopiero zaczyna zarabiać na fotografii, czy zakłada działalność gospodarczą. Kurs jest taką pigułką wiedzy, jest naprawdę i obszerny, dużo może rozjaśnić, dużo tłumaczy prostym językiem. Ja jestem bardzo zadowolona i polecam. Można wprowadzić naprawdę dużo fajnych rzeczy do swojego biznesu, ale także podszkolić się czy usystematyzować swoją już nabytą wiedzę. Sabina, życzę Ci dobrego światła, tak się fotografii życzy. Natomiast również liczę, że wprowadzisz wiele innych elementów do swojego biznesu. Te, które ja sprawdziłem, które proponuję właśnie w szkoleniu Tajemnice Sukcesu Fotografa. No i liczę, że to również zaowocuje wieloma bezkonfliktowymi realizacjami zdjęć. Tego Ci właśnie życzę. Ja dziękuję bardzo też, że zechciałeś się podzielić tą wiedzą z nami, fotografami. Jest to coś, co sam sobie wypracowałeś, ale dzielisz się tym z innymi, więc to jest bardzo, bardzo cenne. Dziękuję bardzo. Taka jest moja misja. Dziękuję za rozmowę, Sabina. Trzymaj się, cześć. Cześć.